Jeszcze żyjemy wielkim finałem, 31. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siema, pani Jolu, jeszcze serduszko mocno bije? Bije, tym bardziej, że dla nas to też był test, bo przypomnijmy, że to były 3 godziny na żywo audycji Kultura ma Głos. Kto nie był z nami na żywo, może zobaczyć, co też działo się w naszym studiu, bo program dostępny jest na serwisie YouTube. I oczywiście fragment tego, co wydarzyło się podczas wielkiego finału, już za moment w naszym programie. Ale oczywiście oprócz na żywo programu Kultura ma Głos, oj, działo się nad nami w sali kameralnej koncerty, koncerty i jeszcze raz koncerty. Koncerty, a na koniec tego pięknego dnia pokaz laserowy i światełko do nieba. O godzinie 20 nasze niebo płonęło. Tak, i bijące czerwone serca. Oczywiście dziękujemy wszystkim. Kłaniamy się nisko wolontariuszom, sponsorom. Kłaniamy się nisko wszystkim, którzy wspierali nasze granie. Oczywiście Państwu kłaniamy się nisko, bo to przecież Wy zasilaliście te puszki, które stoją przed nami. Już puste, ponieważ jesteśmy rozliczeni, prawda? Jesteśmy rozliczeni i tutaj z materiałów, które dostarczyła nam koordynator Anetka Bus. Dziękujemy, Anetko. Co to za kwota, panie dyrektorze? Tadam. Muszę zobaczyć, zakładam okulary. 126 124 zł i 29 groszy. Brawo, duże brawa. To oczywiście w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w dniu tego wielkiego finału, ale przecież to nie jest jeszcze ostateczna suma, ponieważ jakaś puszka tam jeszcze w świecie wirtualnym krąży, prawda? Podliczane są jeszcze skarbonki, taką ostateczną kwotę na pewno umieścimy na naszej stronie internetowej, na naszych profilach społecznościowych, także jeszcze chwilka cierpliwości. Ale już wiemy jedno, padł rekord, za co jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Siema! Siema, a dzisiaj w programie taki króciutki miszmasz z tego, co działo się w niedzielę. W pigułce pokażemy Państwu naszych gości i zaprezentujemy fragmenty rozmów z programu Kultura ma Głos na żywo. A zatem przeżyjmy to raz jeszcze. Mirek Zawadzki, Sebastian Pieszchalski, Marta Renik, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Zapraszamy. FWW to wykonuje o wiele lepiej, ale poćwiczymy. W przyszłym roku my. Tak jest. Jest z nami Aneta Bus, no, szefowa sztabu 5974. Koordynatorka. Witaj, siema. Siema. Anetko. Spałaś dzisiaj chociaż troszeczkę? Spałam troszeczkę, ale jestem zadowolona, Anetko, i szczęśliwa. Ale najpierw się uśmiechnij, bo tam jest kamerka, widać nas. Pozdrawiamy wszystkich. No dobrze, finał trwa. Tak, od ósmej rano trwa, nasi wolontariusze odebrali puszki i o 9 wystartowali w miasto i pozdrawiamy wolontariuszy. Pozdrawiamy. Najważniejsza informacja na godzinę 16.17, czyli ile tych pieniążków już jest? W tej chwili mamy dokładnie 46 332 zł i 5 groszy. A na co w tym roku zbieramy? Na walkę z sepsą. Pandemia. 3, 2, 1. Jest Sebastian. Uwaga! Duże brawa dla Sebastiana. Witam. Witamy, Sebastian. Cały czas biegasz dzisiaj od rana. Tak. Udało się? Udało się. Zebraliśmy pokaźną kwotę. 150 biegaczy, ponad 50 dzieciaków. Fajna pogoda, fajna atmosfera. Wszystko to w ramach 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale 150, bo tylko tylu się zgłosiło, czy po prostu brakło miejsca? Brakło miejsca, tak. Tak myślałem. Dlatego nie biegłem. za późno się zapisałem. Jakie to były dystanse, powiedz? 2 kilometry, a dla dzieciaków 700 metrów. I ja widziałam, że każdy dostał takie piękne serduszko, nie czerwone, tylko piernikowe. I co tak, to było? Piernikowe marzenia ufundowały wspaniałe medale. Medale z piernika i jest to fajna pamiątka, którą można zjeść albo po prostu zachować na pamiątkę. Ty tym razem w roli organizatora, nie biegłeś. Tak jak zawsze. Tak? Aha, czyli Sebastian, ty nie biegasz. Ja w Radomsku nie biegam. No dobrze, to jak teraz pani Jolu zapyta się pani, dlaczego ja nie biegam, to ja odpowiem, bo jestem organizatorem. Jak pobiegnie kiedyś Sebastian. Współ. No, chyba to będą najbardziej wypełnione puszki, no bo jak nie wrzucić do puszki, kiedy Jacek i Patryk są z nami.
Ale spotykacie dzisiaj różnych ludzi w Radomsku, mieszkańców Radomska, naszych gości, co chętnie zasilają akcję Owsiaka? Nie ma strachu. Od kiedy, od której kwestujecie? Od samego rana, tak? I w jakich rejonach można było was spotkać? Plac 3 Maja i w sumie to wszędzie tak naprawdę. Ale ten strój przyciąga. No, czy ludzie podchodzili do was i mówili, panowie... Fajnie, zdjęcia, tu... budzi zainteresowanie, pozytywne zainteresowanie. Ludzie się oglądali, jadąc samochodem, zatrzymywali się z samochodu, wyskakiwali, wrzucali pieniążki. A nie było tak, że ktoś reagował, że to wy pilnujecie tutaj porządku, tak? Żeby wolontariuszom nic się nie stało naszym. Może też tak było. No może ktoś sobie tak gdzieś tam pomyślał, że... Ale takie... kwestujecie chyba... To kiedy ta płyta? Chwili. Tak, płyta żebyśmy jest... mogli już ją tak, trzymać płyta, w ręku? Płyta będzie fizycznie w maju. Nie chcę podawać konkretnej daty, ale będziemy mieli majóweczkę, myślę, że... Czyli płyta w maju, majóweczka, płyta w maju, tak. Płyta w maju, natomiast piosenki z płyty już dzisiaj o godzinie 19 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Zapraszamy. Bardzo, bardzo gorąco. Jeszcze zdążą państwo do nas dobiec, do tej godziny. Spoglądam na zegarek. Tak, spokojnie. Ale, Dominik, powiedz, bo czasami takim handicapem jest to występ w programach muzycznych, tych łowców talentów. Miałeś kiedyś takie plany? Masz takie plany, żeby w takim programie się pokazać? Oczywiście. Bo mnie już powoli znajomi namawiają do udziału w programie Seniors. Nie szedłbym jeszcze w tą stronę. Co na to żona? No właśnie ona najbardziej mnie namawia. Mówi, już niedługo będziesz mógł wystartować. Ja jednak wrócę do Dominika. Dominikować. Tak, oczywiście. Natomiast to wszystko jest tylko i wyłącznie pod kątem marketingowym. Ja tego nigdy nie ukryję. Po pierwsze, tworzę poezję. Głównie jest to poezja śpiewana. Troszkę zakrawająca w niektórych piosenkach o taki lekko punkowe piosenki, ale bez chaotycznego grania muzycznego, raczej jest to poukładane. Niemniej jednak, zaangażowane piosenki są bardzo istotne dla mnie. Natomiast to nie jest gatunek, mam tego świadomość, który obecnie jest przyjmowany na salonach tak zwanych. Natomiast dzisiaj zapraszamy na godzinę 19. Tak. Jola, 17.10, czyli jeszcze wszyscy państwo zdążą do nas dojechać. Godzina 19, Dominik Żulicki, materiał z pierwszej płyty. A chciałem również powiedzieć, że Stare Dobre Małżeństwo zagra koncert w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Cudownie. W tym roku. Już jesteśmy umówieni, ale póki co cicho. A Dominik, ja mam nadzieję, bo też już o tym rozmawiamy, bo zbliża się wielki jubileusz MDK-u i mamy nadzieję, też mamy plany związane z Dominikiem. To już się ale umówiliśmy. Na razie... Cicho, trza. Ale panie Jolu, musimy pomachać do naszych słuchaczy, do naszych widzów. Jesteśmy z wami, program Kultura ma głos, wydanie specjalne w ramach 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A za oknem już się ściemniło, tak patrzę. Tak, coraz bliżej do światełka, do nieba. Przypomnijmy o godzinie 20. Zapraszamy od strony parku przed Miejskim Domem Kultury w Radomsku. A teraz uwaga, panie Jolu. Baczność, czuwaj. Spocznij. Czuwaj. Z nami druhna Julia Hufiec Radomsko. Witamy serdecznie. Hubalczycy. Hubalczycy. Tak, właśnie miałem zapytać się, jaka drużyna, z której drużyny jesteś? 16 szczep Hubalczycy, a ja prowadzę, jestem drużynową 24 Radomszczańskiej Drużyny Harcerskiej Leliwa. Bardzo nam miło. Harcerze zawsze grają z orkiestrą, prawda? Tak, zawsze. Odkąd pamiętam. Co roku jesteśmy tutaj, obstawiamy. Widzimy tutaj, pokazujemy się, staramy się jak najlepiej. No i dbacie o wolontariuszy. Robić. Tak. Bardzo nam pomagacie. Nam pomagacie, bo i herbatka, i kawa, i jakieś tam smakołyki, tak, i coś na ciepło. Ciasteczko zawsze tutaj można skosztować z nami. Ciepłe danie zawsze jest, także ciepły napój. Także... Harcerze są z nami, pomagają chętnie. Oczywiście. Nie trzeba było nikogo namawiać, nie, prawda? Zawsze tutaj jest już wyczekiwane pytanie w grudniu, kiedy obstawiamy, kto obstawia, więc tutaj zawsze jest sporządzona tabelka i się tutaj moje dzieciaki wpisują na te takie warty. Ale ty z puszką też dzisiaj wyruszyłaś, tak? Tak, oczywiście. I z tego co wiem, po raz pierwszy. Tak, zgadza się. Jakie wrażenia? Jakie wrażenia? Bardzo fajne. No na pewno nie pierwszy, ale nie ostatni raz. Mm-hmm. Oczywiście. Czy ludzie chętnie?
Tak. Na widok wolontariusza chętnie, otwierają serca i portfele? Wszyscy uśmiechnięci, bardzo mili. Wydaje mi się, że to jest taki dzień, w którym właśnie każdy jest dla siebie taki miły i wydaje mi się, że po prostu każdy dzień w roku powinien taki być. Każdy miły, pięknie. Uśmiechnięty i... A zmarzłaś troszeczkę? Pięknie. Troszeczkę, ale oczywiście dzięki naszej herbatce się rozgrzałam, także nie musiałam się o nic martwić. Ponad 59 tysięcy. Duże brawa dla wszystkich wolontariuszy. W naszym studiu kolejny gość, Paweł Kałdoński, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. MOSiR też dzisiaj bardzo głośno gra od rana. I co też się działo na sportowo? Tak, droga Jolo, drogi Krzysztofie, gramy na sportowo. Gramy tak naprawdę od wczoraj z uwagi na to, że otwarty turniej łuczniczy przygotowaliśmy dla mieszkańców w dniu wczorajszym. Sobota na hali powiatowej w Radomsku działo się. Działo się bardzo dużo, sercem na piersi graliśmy dla wszystkich. To takie tutaj. Sportowe serce. Dokładnie tak, sportowe serce. W 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Turniej łuczniczy był w dniu wczorajszym. A dzisiaj? W dniu dzisiejszym dwie imprezy sportowe. Amatorska Liga Piątek Piłkarskich w Radomsku. 10 zespołów, które również przyczyniają się do tego, byśmy hojnie, sportowo brali udział w tej orkiestrze. I jak również turniej piłki koszykowej. Której jeszcze chyba oczywiście byli tam wolontariusze z oczywiście, puszkami. Tak, wolontariusze, ludzie, którzy chętnie, myślę, że chętnie tutaj nas wspierali. Piątki piłkarskie, powiemy coś więcej? Co to takiego? Przede wszystkim to jest piątek piłkarski. Tak, jest to cykliczna impreza, którą organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku, ale ten weekend był wyjątkowy. Jest wyjątkowy, bo jeszcze trwa. Gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy wygrać z Sepsą. Włączyliśmy się w tę akcję i dlatego jesteśmy tutaj. Witamy serdecznie. Julia, który rok zbierasz? Siódmy. Od 7 lat jesteś tak, wolontariuszką. Tak. A co spowodowało, że zostałaś wolontariuszką? Głównie z przyjaciółkami postanowiłyśmy to 7 lat temu tam w grupie 5 osób wziąć udział. Bo że można się bawić i pomagać. Tak, tak. I naprawdę większą ekipą to rozniosło się i tutaj znajomi przyjeżdżali do nas, też pomagali nam zbierać. No i głównie chęć pomocy, tak, bo to jest szczytny cel. I... To ten pierwszy rok musiał być bardzo miły. Chyba nie było żadnego jakiegoś takiego nieprzyjemnego momentu, prawda? Skoro zdecydowałaś się dalej. Tak. Jednak no, zostałam tutaj, niestety tylko ja sama dzisiaj jestem z tej piątki znajomych. Zostałam, dziewczyny tam wyjechały na studia, ale też starają się... A ty wyjedziesz się... wkrótce. Tak. Ale, ale też... nadal będziesz wolontariuszką. Tak, oczywiście. Dziewczyny też starają się pomagać z odległości. Tam przysyłają właśnie pieniążki, żebym też wrzuciła za nie, więc cieszę się bardzo. Przypomnijmy, że Marta czuwa nad pracą naszego kina i na co, Marta, zapraszasz nas w lutym do Kina Pasja? No bo korzystamy z okazji i reklamujemy Kino Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. W lutym do Kino Pasja zapraszam jeszcze do naszej małej sali kameralnej. Jeszcze. Ale powoli chyba będziemy się już szykować i mobilizować do tego, żeby się przenieść na dużą salę. A w lutym zaprosimy walentynkowo, bo 14 lutego o godzinie 17 piosenki o miłości. Proszę, widział dyrektor? Tak, widziałem plakat. Ja właśnie, plakat. Będę. Jest okazja zaprosić żonę 14 lutego, ale również... Państwa również zapraszamy. Piosenki o miłości, dyrektor zaśpiewa miłości. Nawet. No, my sobie tak siedzimy tutaj u nas w ciepłym miejscu. Jolu, a gdybyśmy tak teraz skoczyli do zimnej wody? No, dyrektor tak skacze już od 2 lat i jakoś doskoczyć tak... Na razie trwają nie próby biega, pod prysznicem. Skacze, pod prysznicem ja trwają próby, wiem. Ale z nami jest osoba, pani Ewa Kuśmierczyk. Witamy, halo. Dzień dobry. Siema. Witamy serdecznie. Osoba, która nie boi się zimnej wody, bo dzisiaj morsy morsowały, czy prawda? Czy pani jeszcze w wodzie? O, tak zapytajmy. Nie. Pani Ewo, ale morsy oczywiście przyłączyły się do finału Jurka Owsiaka. Tak, oczywiście to już po raz trzeci nasz finał morsowy. Działaliśmy tutaj od tygodnia przede wszystkim na Facebooku, udostępniając licytacje, które w tym momencie zamykają się na kwotę 17 tysięcy złotych. Brawo. Pięknie. Brawo. Pięknie. Bo to jest już coś. No i co? Dzisiaj morsowaliśmy cały dzień. Ile osób? Ile osób? Dzisiaj było,
Tak naprawdę nie liczyliśmy, bo te osoby przyjeżdżały, to morsowanie było od godziny 11 do godziny 16, te osoby przyjeżdżały rano, po południu. Rozumiem. Ale myślę sobie, oczywiście mieliśmy też saunę, ale myślę, że około 70 osób na pewno się skorzystało z kompieli. Tak, circa about, bo nie liczyliśmy, ale z reguły cały czas w saunie około 7-8 osób. I oczywiście wolontariusze orkiestry z wami byli. Zbieracie pieniążki dla Jurka Owsiaka. No, tak. Pięknie. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy was serdecznie. Machamy do was, bo mamy u siebie kamerkę. Ja, jeżeli wszystko się uda, to dołączę do was w lipcu. I to ale to już nie jest pogoda na morsowanie. Panie Ewo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam bardzo. Wszystkie morsy z Radomska. A skoro była mowa o wodzie, dziękuję bardzo. A skoro była mowa o wodzie, to teraz jest z nami Darek, Milena, Dominik, OSP Bogwidzowy. Dzień witamy dobry. Serdecznie. Od wielu lat z Wielką Orkiestrą. Gracie z nami, ho, 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 od kilku lat. Tak, dokładnie. To jest nasz czwarty finał. I na tym nie pozostawimy, że tak powiem, nie poprzestaniecie, prawda? Dokładnie. Będziemy grać do końca życia i do końca dzień świata dłużej. I jeden dzień dłużej. Jak wyglądała ta strażacka niedziela dzisiaj? No przede wszystkim na początku zaczęliśmy od zabezpieczenia biegu tej podzie się z cukrzycą. Tak, tak. Sebastian przygotował. Tak. Teraz tutaj raz nasi druhowie, raz z młodzieżową drużyną pożarniczą promują te działania pożarnicze, tak samo pokazują sprzęt pożarniczy. Mamy też drona do działań poszukiwawczych. To jest taka nowość u nas. Chcemy go tutaj wprowadzić do dalszych działań i po prostu rozwijać się z tym wszystkim. I przede wszystkim stawiamy tutaj na młodzież, która jest z nami, uczestniczy. No i piękniejsze dziewczyny dołączają. Właśnie chciałam o to zapytać, mamy. Że jest Milena, czyli dużo dziewczyn jest w waszych szeregach? No parę jest. Spoglądam na... Nasz licznik 97 052 zł. Jak tam ciśnienie? 32 grosze. No jak właśnie. Tam ciśnienie? Chyba muszę sobie zmierzyć ciśnienie, o cukrze nie wspomnę. Są z nami pani Kamila i pani Teresa ze Szpitala Powiatowego w Radomsku. Witamy, siema. Witamy. Gracie z orkiestrą, panie? No właśnie, trzeba zmierzyć ciśnienie wolontariuszom. Tak. Trzeba teraz, szczególnie pod koniec zbiórki, gdzie każdy grosz się liczy. Tak. Dużo osób zgłaszało się do was dzisiaj, bo to jest, tak jak od początku mówimy, że jest to i zabawa, ale przede wszystkim pomoc. I profilaktyka, ale dokładnie. Przede wszystkim pomoc. No dobrze, to zostańmy teraz przy profilaktyce. Dużo osób zgłosiło się do pan dzisiaj? Znaczy, jest średnie, że tak powiem, zainteresowanie. To młodzi ludzie raczej nie myślą o profilaktyce, wiadomo. Młodzi ludzie nie myślą, tak. Jola. Ja zmierzyłem sobie ciśnienie. Starsi Jola ludzie jest... chętniej. Dziękuję. A teraz gość wyjątkowy, bo bez pani to ten finał by po prostu pani panów. I nie tylko ten. I nie tylko ten. Co my byśmy zrobili? Od wielu, wielu lat są z nami panie z Poczty Polskiej w Radomsku. Panowie. I panowie, jest z nami pani naczelnik Poczty w Radomsku, pani Jolanta Piasecka-Wieczorek. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Jak mróweczki od rana. Troszeczkę zmęczenie widzę, ale tych troszeczkę pieniążków tak, jest dużo, tak, ale satysfakcja, prawda? Bo już mamy przebity ponad 113 tysięcy. Tak, w zeszłym roku było 98. Czyli w tym roku będzie rekord. Rekord będzie, jesteśmy... bardzo zadowoleni i cieszymy się również, że możemy tutaj być i część... Ale ja jak tak obserwuję, żeby oczywiście nie przeszkadzać, jak tam się przechadzam przez korytarz u nas na górze, to jest tak grzecznie wszyscy podchodzą i do pań, że to wszystko tak sprawnie działa i z wielkim uśmiechem, z wielką taką życzliwością. Naprawdę serce rośnie. Jesteśmy zainspirowani Jurkiem, jego wielką charyzmą, jego wielkim sercem i też chcemy pomagać i dać siebie cząstkę. Powiedziała pani naczelnik, że w tym roku chyba wszystkie świnki zostały rozbite, bo dokładnie. Dużo drobnych pieniążków, ale złoto ważne, się posypało, są. Dokładnie. Złoto się posypało, ale teraz są maszyny, tak, które to bardzo wszystko... fajnie, tak, że mamy właśnie maszynę i możemy to sprawnie przeliczyć, bo tak to by nam troszeczkę to zajęło. Ale papierków ale chyba było też troszkę. Również, jak najbardziej, stąd też ten wynik. 113 tysięcy, no, brawo cudownie. Wolontariusze i wszyscy mieszkańcy Radomska oraz goście, że chętnie wrzucacie państwo pieniądze do puszek, a później wolontariusze przychodzą tutaj do nas. Pani naczelnik, no co my byśmy bez poczty zrobili?
Jak kiedyś te pieniążki były liczone, pamięta pani, prawda? Dokładnie. Takie wielkie finały orkiestry, że to liczenie trwało i jeszcze raz trwało długo. Ja myślę, że z czasem też nabieramy doświadczenia, analizujemy wszystko i po prostu dlatego w tej chwili to tak sprawnie i szybko też nam idzie. A cieszę się też, że dużo osób jest chętnych i otwartych, bo nie ukrywam, że przychodzimy tu w formie wolontariatu. I osoby, które po prostu i to podkreślamy, Dokładnie. Wolontariat. Z czystego serca po prostu chcą pomagać. I bardzo się cieszę, bo ja też sama bym nic nie zrobiła, gdyby nie mój zespół, któremu bardzo serdecznie bo dziękuję. Bo najważniejsza zawsze jest praca zespołowa, pani. Dokładnie. To prawda. Bardzo dziękujemy, pani również. Naczelnik. Dziękujemy wszystkim paniom i panom. Pięknie, że jesteście z nami. I co, już jesteśmy umówieni za rok? Oczywiście. Gramy do końca świata jeden dzień dłużej. My również. To jest piękna puenta. To jest piękna puenta. My również dziękujemy. Dziękujemy wszystkim państwu za to, że jesteście z nami. Nam minęły. Trzy godziny tak szybciutko zleciały. Teraz biegniemy na górę na zapowiadany już wielokrotnie koncert, a za wspólną uwagę dziękuję Mirek Zawadzki, Sebastian Pieszchalski, Marta Renik, która biegała cały czas przeprowadzając nam tutaj do studia gości. I wrzucała na Facebooka. Tak, Jola Dąbrowska. Krzysztof Zygma. Kłaniamy się nisko, siema, gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej. Jeszcze długo będziemy wspominać tegoroczny 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale teraz powracamy na ziemię, dokładnie do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Bo przed nami, oczywiście wszystko, co u nas się dzieje, jest godne uwagi, ale takie... Wyjątkowe, niezwykłe, niepowtarzalne. Tak, ale dla mnie i pewnie dla pana dyrektora takie dwa najważniejsze wydarzenia w lutym, to zapraszamy na niezwykły koncert. 12 lutego przyjdzie do nas pan Marcin Januszkiewicz z koncertem Osiecka na żywo. To jest koncert, o którym głośno i który ma jakby swoich też fanów, swoich wielbicieli, zarówno pan Marcin i w ogóle osoby, które koncert widziały, słyszały. To będzie niezwykła muzyczna podróż. Już sam plakat niezwykły, bo Agnieszka Osiecka z wąsem. Tak. Zapraszamy nie tylko zakochanych, a później zaglądamy do kameralnego jeszcze Kina Pasja Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. A tam polsko-włoski, ale w reżyserii wybitnego polskiego reżysera, pana Jerzego Skolimowskiego, film Io, o którym głośno oczywiście w kontekście Oscarów. Powędrujemy z pewnym niezwykłym osiołkiem. 24 lutego, godzina 18, sala kameralna. I oczywiście wiele, wiele innych atrakcji, o czym informujemy na naszej stronie internetowej i na portalach społecznościowych. A na zakończenie dzisiejszego programu... Io. Do usłyszenia za tydzień. Tradycyjnie o 18 w czwartek premierowo program Kultura ma głos. Wszystkiego najlepszego, Io. Per favore, basta!